Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Ostatnio grupa naukowców z Wydziału Humanistyki i Nauk Społecznych w Pittsburghu odkryła, że u małżonków poziom hormonu stresu, kortyzolu, jest zauważalnie niższy niż u osób, które nigdy nie były zamężne lub też były zamężne, ale rozwiodły się bądź owdowiały. Kluczem do wyjaśnienia tego mechanizmu jest, zdaniem autorów badania, fakt, iż ludzie wolnego stanu są narażeni na większy stres psychiczny niż ci, którzy mają mężów czy żony. Poziom kortyzolu podnosi się w wyniku stresu, a wysokie stężenie tego hormonu przyczynia się do rozwoju wielu chorób. Na potrzeby eksperymentu naukowcy pobierali próbki śliny od zdrowych, dorosłych osób w wieku 21 do 55 lat. Pobierano je kilka razy w ciągu doby i u każdego uczestnika cykl taki powtarzano trzykrotnie, jednak nigdy dzień po dniu. Następnie badano zawartość kortyzolu w próbkach. Okazało się, że osoby pozostające w związkach małżeńskich za każdym razem miały niższy poziom hormonu stresu niż te, które nigdy nie były zamężne, żonate albo też rozwiodły się, owdowiały. Tezę o dobroczynnym wpływie małżeństwa na zdrowie potwierdzają też badania populacyjne. W jednym z amerykańskich badań przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu w Los Angeles wśród kilku tysięcy dorosłych osób wykazano, że prawdopodobieństwo zgonu w grupie osób rozwiedzionych lub owdowiałych było odpowiednio o 20 i 40% wyższe niż wśród osób żyjących w małżeństwie. Największe było jednak prawdopodobieństwo śmierci w grupie osób, które nigdy nie założyły rodziny, o 60% większe niż w grupie małżonków. Autorzy tego badania ustalili, że kawalerowie i panny nieco częściej palą papierosy niż reszta populacji, a palenie tytoniu to jeden z istotniejszych czynników wpływających na skrócenie trwania życia. Także badania z Uniwersytetu Chicago wykazały, że małżeństwo wzmacnia zdrowie, a korzystają na nim najbardziej ludzie w średnim wieku. Im dłuższe małżeństwo, tym lepsze zdrowie. W tym badaniu prześledzono losy ponad 8000 osób, które brały udział w wieloletnich amerykańskich badaniach na temat zdrowia na emeryturze. Ciekawostką jest to, że zgodnie z rezultatami sondażu przeprowadzonego w 2014 roku, zadowolonych z małżeństwa w Polsce jest więcej mężczyzn niż kobiet. Podobnie jest, jeśli chodzi o satysfakcję życiową. A więc to fakt. Statystycznie mąż czy żona są w lepszej kondycji zdrowotnej niż kawaler czy panna. Jeżeli Ci się spodobał ten film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i udostępnij go znajomym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowej żywności oraz poradach dotyczących jedzenia i urody, zasubskrybuj nasz kanał. Życzymy Ci wspaniałego i zdrowego dnia.